historycznego. Troszkę plan jest modyfikowany ze względu na obecność tutaj naszych wyższych przełożonych. Niemniej jednak w oczekiwaniu na pana ministra puścimy państwu film o tradycjach bazy, który trwa dosłownie kilka minut, a później, jeżeli będzie możliwość, w pewnym momencie ustalonym zaprezentujemy państwu prezentację o historii bazy, o naszych tradycjach, a już słyszycie państwo, że już mamy zmianę planów, także na pewno się spotkamy. Organizowane przez MON.
to spotkanie jest okazją też, żeby z Państwem przedyskutować, czy na przykład nie idąc śladem innych ministerstw, w pewien sposób ustalić zasady tych konkursów, że na przykład raz albo dwa razy w roku takie konkursy się odbywają, że jest pewna przewidywalność, organizacje wiedzą, kiedy można się spodziewać takich konkursów, mogą zaplanować w związku z tym różnego rodzaju i projekty, i ten czas, kiedy trzeba wnioski przygotowywać, a potem rozliczać. To są oczywiście pytania otwarte do Państwa. My chcemy wypracowywać rozwiązania w porozumieniu z Wami. Oczywiście też będziemy dyskutować w czasie tego spotkania na temat wielkości środków, czy powiedzmy bardziej procentowej wielkości środków przeznaczonych na poszczególne dziedziny, czy to właśnie wspieranie działań proobronnych, czy to dziedziny związane z kultywowaniem tradycji oręża polskiego. Też po wysłuchaniu Państwa różnego rodzaju propozycji i pomysłów, koncepcji łatwiej będzie nam podejmować decyzje, na jakie cele w przyszłym roku te środki zabezpieczyć. Od pewnych spraw chcemy odejść, od pewnych jakby projektów chcemy odejść. O tym też może dwa słowa powiem, chociaż tutaj chyba najmniej jest organizacji proobronnych reprezentowanych. Takie spotkanie niebawem się odbędzie, ukierunkowane wyłącznie pod adresem organizacji proobronnych, ale jako, że są jakieś pojedyncze osoby reprezentujące proobronnych, to powiem tylko jako przykład. No, na przykład chcemy zakończyć z finansowaniem, z dofinansowaniem zakupu amunicji, która jest wykorzystana w czasie ćwiczeń strzeleckich, ponieważ w tej chwili kończymy nowelizację ustawy, która pozwoli na przekazywanie dosyć proste organizacjom pozarządowym, które współpracują z Ministerstwem Obrony Narodowej, amunicji do ćwiczeń. Ta amunicja do tej pory była utylizowana, za co Ministerstwo Obrony Narodowej też musiało płacić, jak się zbliżał okres ważności amunicji, okres ważności, w którym może być amunicja wykorzystana, to wojsko musiało zapłacić za zutylizowanie tej amunicji, a jednocześnie MON przyznawał dotacje na zakup takiej samej amunicji dla organizacji proobronnych. No więc chcemy z tym skończyć, to jest irracjonalne, musieliśmy znowelizować ustawę, ta ustawa w tej chwili jest w Sejmie, do nowego roku jestem przekonany będzie znowelizowana, będziemy w sposób prosty mogli przekazywać amunicję tym organizacjom, które szkolenie strzeleckie prowadzą. Takie i inne rozwiązania chcemy wprowadzić, żeby zracjonalizować powiedzmy tę współpracę, żeby ją ułatwić i uczynić bardziej efektywną, a tak jak powiedziałem, tę konferencję, to spotkanie chcielibyśmy w dużej części wykorzystać na słuchanie Państwa postulatów i pomysłów. Też jesteśmy oczywiście otwarci bardzo na krytyczne uwagi, dlatego żeby wiedzieć, w jakim kierunku wprowadzać zmiany, no to trzeba mieć odpowiedni sygnał zwrotny, więc jesteśmy na twórczą krytykę otwarci. Ja niestety ze względu na obowiązki zlecone przez ministra obrony narodowej będę dzisiaj bardzo krótko zgłosić na forum. Ale gdyby były teraz jeszcze jakieś takie pytania ze strony Państwa, ze strony organizacji pozarządowych, to mam, rozumiem, parę minut, żeby jeszcze porozmawiać, żeby odpowiedzieć na ewentualne pytania. Także jeśli Pan Dyrektor pozwoli, to może właśnie teraz byśmy przeszli do tej części pytań. Jeśli takie są, to bardzo proszę. Proszę bardzo. Włączony jest? Słychać. Witold Zakrzewski, Fundacja OPR i członek Rady Działalności Pożytku Publicznego przy przewodniczącym Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego. Panie Ministrze, czy przewidujecie Państwo na przykład rozmawianie z organizacjami na temat ogłoszeń konkursowych? Dlatego, że one budzą wiele wątpliwości u organizacji, sposób ich przygotowania i później realizacji. Ja miałem ten zaszczyt z panem pułkownikiem Szewczykiem, z panem dyrektorem pracować w komisji konkursowej w tym roku i wiele wątpliwości budziły właśnie
ogłoszenia, które są ogłaszane, bo organizacje niekiedy nie rozumieją tego, co jest w tych ogłoszeniach i sprawia to trudność przygotowanie po prostu oferty, która by była odpowiedzią na Państwa zapotrzebowanie, więc może wzorem innych ministerstw po prostu usiąść z organizacjami i porozmawiać, jak te ogłoszenia powinny być i żeby one również odpowiadały na te potrzeby organizacji, które chcą wesprzeć Ministerstwo Obrony. Dziękuję bardzo. To jest dobry pomysł. Ja muszę popracować nad kwestią wypowiadania się, dlatego że właśnie starałem się w mojej wypowiedzi to powiedzieć, że dzisiejsze forum, dzisiejsze spotkanie, są krótkie, które miałem ale to powiem, poświęcone, żeby rozmawiać o właśnie konkursach, o sposobie ich ogłaszania, publikowania, sposobie naboru wniosków. Też nie wspomniałem o tym, że będziemy chcieli generator wniosków uruchomić, co mam nadzieję, że usprawni w dużej mierze całą tę procedurę i na przykład praktycznie wyeliminuje odrzucanie wniosków formalnych. Natomiast być może rzeczywiście warto rozważyć taki pomysł, o którym Pan mówi. Krótko mówiąc, po ogłoszeniu konkursu odbywałoby się spotkanie z potencjalnie zainteresowanymi udziałem w tym konkursie przedstawicielami organizacji proobronnych. Taka praktyka kiedyś była w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, kiedy jeszcze Ministerstwo Spraw Zagranicznych dysponowało środkami na wspieranie działań ukierunkowanych na pomoc Polonii i Polakom poza granicami kraju. I rzeczywiście to się sprawdzało, w związku z tym to jest dobry pomysł. Myślę, że warto jako postulat to zapisać. Bardzo proszę. Mariusz Kurawski, Podlaski Muzeum Techniki Wojskowej. Panie ministrze, tutaj pan mówił o nowelizacji ustawy odnośnie przekazywania amunicji. A czy nie ma możliwości ogólnie, żeby też w jakiś sposób sformalizować możliwość przekazywania broni sprawnej właśnie do organizacji, które zajmują się właśnie prowadzeniem szkoleń strzeleckich, jak również które chcą działać w tym zakresie. Ja na przykład tutaj przy swoim muzeum stworzyłem strzelnicę sportową, chcę współdziałać z Wojskami Obrony Terytorialnej. Niestety nasze ustawy właśnie dotyczące broni w tej chwili, czy ustawa o broni na amunicji, czy ustawa o muzach jest tak w pewien sposób niekonsekwentna i są problemy z pozyskaniem broni właśnie, którą chciałbym pozyskać i wykorzystywać na te cele, o których przed chwilą powiedziałem. Dziękuję. Ja namawiam do zapoznania się z projektem nowelizacji, która jako wniosek poselski jest właśnie procedowana w Sejmie. Ta ustawa, ta nowelizacja przewiduje również możliwość przekazywania broni tym organizacjom pozarządowym, które mają podpisaną umowę, a właściwie porozumienie o współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej i nie tylko broni, którą można do strzelania pojedynczego wykorzystać, ale do broni w ogóle bez żadnej ingerencji dusznikarza dla tych organizacji. Ta ustawa przewiduje przekazywanie. W związku z tym to jest odpowiedź na postulat. Oczywiście, że ona zostanie uchwalona. Nie wiem, to musimy zaczekać, ale tak jak powiedziałem, że to rozstrzygnięcie nastąpi na pewno do końca roku. Jestem dobrej myśli, ponieważ wiem, że ta ustawa była przygotowywana w porozumieniu z MSWiA, a to jest zawsze najbardziej newralgiczny punkt, bo to MSWiA ma zawsze tutaj najwięcej zastrzeżeń do różnych ruchów w obszarze ustawy o broni i amunicji. Więc mam nadzieję, że od 1 stycznia poza kwestiami związanymi z przekazywaniem amunicji również zostanie wprowadzona w życie podstawa prawna, dzięki której będzie można broń przekazywać organizacjom mającym podpisane porozumienie z MON. Czy jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę o szanowny panie ministrze i nowy dyrektorze departamentu. Wicedyrektorze, ale... Proszę nie detronizować dyrektora Nowczanko. Ja mam pytanie, reprezentuję Światowy Związek Młodzieży Armii Krajowej, jestem kolejny raz już na Ogólnopolskim Forum Organizacji i kolejny raz daję pod rozwagę departamentowi ministerstwu pytanie.
Światowy Związek ma zadanie, które jest zadaniem stałym, długofalowym. Wydaje od 30 lat biuletyn informacyjny w cyklu 12-miesięcznym. Pieniądze dostajemy różnie. Może by ministerstwo się w końcu zdeklarowało na przejście na budżetowanie niecoroczne tego typu przedsięwzięć, tylko na trzyletnie, tak jak jest w Ministerstwie Polityki Społecznej. No, co by podstawiło pozwoliło wydawać ten biuletyn bez żadnych jakby no, rzeczy, które lekko dezorganizują nam pracę. Ten biuletyn dochodzi w tej chwili do wszelkich klas mundurowych związanych z Ministerstwem Obrony Narodowej, do szkolnych klubów historycznych gminy Armii Krajowej i do Wojsk Obrony Terytorialnej, które już się tworzą lub będą się tworzyć w roku kolejnym, w roku 2018. Współpracujemy bardzo mocno z panem ministrem, znaczy nie ministrem też, ale z panem generałem Kukułą, ze wszystkimi jego tworzącymi się brygadami. Dwa dni po forum będę miał przyjemność rozmawiać z kierownictwem 5. Brygady Mazowieckiej w Ciechanowie. Wiemy, że od stycznia będzie 6-7 kolejnych brygad. No i chcielibyśmy, aby ten biuletyn jako możliwość przekazania w formie dla wojska, dla społeczeństwa tego dziedzictwa Armii Krajowej mógł się rozwijać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To jest bardzo istotne, żeby tego rodzaju działania, jak na przykład działania wydawnicze, które z jednej strony no, muszą być planowane z wyprzedzeniem, muszą w pewien systematyczny sposób się odbywać, miały stabilne finansowanie. Takie kiedyś rozwiązania wprowadziło Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Takie finansowanie czy takie projekty realizuje też Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa. My postaramy się na razie zacząć od 2-letnich projektów w wybranych dziedzinach. Jedną z tych dziedzin będą właśnie dofinansowania dla periodyków. Postaramy się więc, odpowiedź na pana postulat jest tak, postaramy się od roku 2018 wprowadzić wieloletnie finansowanie, zaczynając od 2-letniego finansowania. Druga sprawa, której pan nie poruszył, a myślę, że która jest istotna dla wszystkich, którzy się kiedykolwiek zajmowali prowadzeniem wydawaniem czasopism czy prowadzeniem działalności wydawniczej, to będziemy chcieli, żeby pierwszy konkurs został rozpisany w pierwszym tygodniu stycznia, bo wiemy, że z uruchamianiem środków jest zawsze problem, zawsze te procedury się przeciągają. No, mamy nadzieję, że w pierwszym tygodniu stycznia rozpiszemy konkurs i w miarę sprawnie go rozstrzygniemy, a potem będziemy również w miarę sprawnie podpisywać umowy. Pan jeszcze, tak? Proszę się. No więc mam nadzieję, że tę dobrą tradycję wzbogaconą jeszcze o jej wieloletni wymiar będziemy kontynuować. Panie ministrze, taka propozycja i sądzę, że bardzo ważna dla organizacji sprawa informacji zwrotnej od ministerstwa. Między innymi, jeżeli państwo konsultujecie program współpracy,
to żeby na stronach ministerstwa pokazywały się uwagi zgłaszane do tego programu współpracy, jak i państwa odniesienie do tych uwag, dlatego że no, były konsultacje programu współpracy i na stronach państwa nie ma żadnej informacji, ile uwag zostało do tego programu współpracy zgłoszonych, jakie jest państwa odniesienie. To jest jedna prośba, a druga prośba również informacja zwrotna dotycząca konkursów. Dla organizacji jest ważne, żeby również informacje otrzymywać, dlaczego te oferty zostały w jakiś sposób odrzucone czy nie przyjęte przez ministerstwo. Dlatego, że organizacje uczą się pisać te projekty. W związku z tym taka informacja merytoryczna dotycząca tego, że komisja nie przyjęła, minister nie wyraził akceptacji co do sfinansowania tego przedsięwzięcia, dla organizacji jest ważna, ponieważ państwo ogłaszacie, tak jak w tym roku, również później konkursy na te same tematy i okazuje się, że organizacja no, niekiedy nie poprawia nawet tej oferty, którą złożyła, a warto by było, żeby te oferty były jak najlepsze i były poprawiane, no bo to i ułatwia pracę komisji i ułatwia pracę organizacjom, więc taka propozycja, żeby jednak może pomyśleć nad tym. I jeszcze do poprzedniej mojej wypowiedzi, ja myślałem o trochę innym rozwiązaniu a propos tych konkursów, żeby zanim państwo ogłosicie, jednak porozmawiali z organizacjami, czy to ogłoszenie, które państwo planujecie, jednak jest odpowiednio odbierane przez organizacje. Czy organizacje rozumieją to, co państwo oczekujecie w tych ofertach, które chcecie państwo zebrać. Dlatego, że no, to też ułatwi pracę komisji, a także no, da powód do tego, żeby to były jak najlepsze oferty, żeby z finansów publicznych były finansowane jednak najlepsze oferty. Co więcej, zastanówcie się państwo, czy nie warto przejść na rozwiązanie oceny zadania publicznego poprzez efekty, a nie poprzez tylko same wydatkowanie prawidłowo środków. Dlatego, że no, tutaj raczej sądzę, że zależy nam na dobrym efekcie projektu niż to, czy organizacja na pewno te 100% pieniędzy wydała na długopisy, nie na długopisy. No to jednak organizacje już dzisiaj są tak wyspecjalizowane, że no, będą dbały o te środki publiczne. To nie jest tak, panie ministrze, że organizacje nie dbają. I organizacje, jak dostaną pulę pieniędzy, czego przykładem jest między innymi Fundacja Grupy PKP, która po prostu daje dotacje i mówi, w tej puli pieniędzy macie się zmieścić. Jeżeli dobrze zrobicie projekt, to wydacie te środki pieniężne bardzo dobrze, ale nie ma sytuacji takiej, że no, trochę bardzo ostro są te kryteria co do administracji, dlatego że później przesuwanie tych środków pomiędzy to, na co można wydać na przykład merytorycznie, a na administrację, no, stanowi pewien problem. Więc zastanówcie się państwo, czy nie warto nad tym pomyśleć. Dziękuję bardzo. Zaczynając od końca, no jednak tutaj będziemy trzymali się pewnych ustaleń, które są podpisywane z państwem, umowa, to znaczy środki na przykład na administrację, mam tego przykładu użył, nigdy nie będą mogły określonego procentu dotacji przekroczyć, bo to by mogło powodować sytuacje takie, gdzie grosz środków dofinansowania byłoby przeznaczone właśnie na koszty administracyjne, a nie realizacji przedsięwzięcia merytorycznego. Ale oczywiście zgadzam się z panem, że tutaj pewna elastyczność jest potrzebna i będziemy starali się ją wprowadzać. Jeśli chodzi o kwestię oceny wniosków, to oczywiście każdy wniosek ma swoją kartę oceny. Jeżeli organizacja wystąpi, to może mieć wgląd do takiej karty oceny swojego wniosku, swojego projektu. Możemy zastanowić się, w jaki sposób, tak żeby to też nie dezorganizowało pracy wszystkich, którzy się tym zajmują, ale w jaki sposób publikować te oceny w internecie, na stronie czy w jakiejś innej formule. Natomiast jeśli chodzi o tę komunikację dotyczącą potrzeb i oczekiwań, dziś w czasie tego spotkania między innymi zbieramy informacje i pomysły, wnioski, oczekiwania z państwa strony, ale też jednak musi pan przyjąć, że to ministerstwo jest dysponentem tych środków i to ministerstwo ma swoje cele i priorytety i my kształtujemy pewną politykę dofinansowywania różnego rodzaju projektów realizowanych przez czy to fundacje, czy to stowarzyszenia, więc gdzieś
ten ostateczny kształt pewnie będzie wypadkową z jednej strony państwa oczekiwania pomysłów, ale z drugiej strony pewnej polityki dotacyjnej, którą prowadzi minister. Czy jeszcze jakieś pytanie ostatnie jest? Nie, no bardzo proszę. To ostatnie. To są problemy dotyczy Samych Akademii Polskich, otwartej akademii akademicznej. Ja mam takie pytanie. Większość kosztów, które wymyślił, to jest właśnie, mamy ze swoich środków większe pieniądze. Tak? Czyli na przykład transport, kon i sprzęt z różnej imprezy tutaj w Polsce, wyrzucają nam wiatr, żeby nie szło tego jakoś części zwrócić. 42% w tym większości faktów zabiera podatek, który też oddajemy państwu. My też organizujemy dla państwa różne rzeczy, to jest musimy taki koszt. Co do zwolnień podatkowych, to wie pan, nie czuję się kompetentny, żeby odpowiadać na takie pytania, więc myślę, że z tym w to nie będziemy raczej wchodzić, ale jeśli chodzi o uznanie środków i wydatków za te, które mogą być finansowane z dotacji, a te, które no, nie mogą być finansowane, to namawiam, żeby właśnie już w późniejszej części dzisiejszego spotkania porozmawiać z panami dyrektorami. Bo oczywiście, jeżeli były takie sytuacje, ja nie znam jakby tego szczegółowego przypadku, ale jeżeli były takie sytuacje, że z dotacji nie można było sfinansować czy transportu koni, czy jakichś innych działań związanych z naszym funkcjonowaniem, to oczywiście jest postulat do rozważenia, ale to namawiam już na szczegółową dyskusję z panem dyrektorem. Proszę państwa, niestety ja jestem ograniczony, tak jak powiedziałem, swoimi innymi zobowiązaniami, ale bardzo dziękuję za tę możliwość spotkania, krótkiej rozmowy. Życzę państwu owocnych dyskusji. Mam nadzieję, że to spotkanie przybliży nas do tego, żeby współpraca między Ministerstwem Obrony Narodowej a organizacjami pozarządowymi układała się jeszcze lepiej. Bardzo dziękuję. Na przekazywanie amunicji, panie ministrze, na czym ma polegać? Dobrze. Dzisiaj odbywa się kolejne spotkanie zorganizowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej z organizacjami pozarządowymi. Współpraca z fundacjami, ze stowarzyszeniami jest dla nas szalenie ważna. Dzięki niemu możemy realizować ważne cele Ministerstwa Obrony Narodowej, takie jak kształtowanie postaw proobronnych, kształtowanie postaw patriotycznych, czy też promocja polskich sił zbrojnych oraz historii oręża polskiego. Liczymy, że z tego spotkania, z rozmów, które tutaj będą miały miejsce, wypłyną takie wnioski, które pomogą nam usprawnić współpracę z naszymi społecznymi partnerami. Jednym z elementów w ramach tej współpracy, dotyczącym głównie organizacji proobronnych, jest kwestia procedowanej w tej chwili ustawy, nowelizacji ustawy o broni i amunicji. Ten projekt znajduje się w Sejmie. Przewiduje on m.in. możliwość przekazywania przez wojsko amunicji, której okres wykorzystania dobiega końca, organizacjom pozarządowym mającym podpisane porozumienie z Ministerstwem Obrony Narodowej. Pozwoli to na bardziej efektywne wykorzystywanie zasobów wojska. Tej amunicji nie trzeba będzie utylizować i płacić za to, a będzie można ją przekazać organizacjom prowadzącym szkolenia strzeleckie. Za to nie trzeba będzie przekazywać żywej gotówki, mówiąc kolokwialnie, dla organizacji pozarządowych na zakup takiej amunicji. Te środki będzie można na inne wartościowe projekty przeznaczyć. Panie ministrze, jeśli można, zmieniając temat, jeżeli chodzi o rekonstrukcję rządu. Czy możemy najpierw jeszcze w sprawie, jeżeli są jakieś pytania w sprawie dzisiejszego spotkania. Jakie jeszcze wątki, jakie jeszcze tematy z organizacjami pozarządowymi chcecie przekazywać? Jakie rozwiązania, pomysły? Dla nas bardzo ważnym jest usprawnienie tych relacji. Chcemy, żeby organizacje czuły się traktowane w sposób podmiotowy. Od przyszłego roku będziemy uruchamiali generator wniosków, tak żeby organizacje pozarządowe mogły łatwiej, szybciej i skuteczniej składać projekty, dzięki którym będą mogły
otrzymywać dotacje. Też będziemy chcieli usłyszeć, jakie priorytety i oczekiwania mają organizacje. To są bardzo zróżnicowane środowiska. Jedne zajmują się popularyzacją wiedzy na temat historii oręża polskiego, inne to są organizacje proobronne, które zajmują się szkoleniami strzeleckimi, szkoleniami proobronnymi. Jeszcze inne to są na przykład środowiska zrzeszające miłośników militariów. Te wszystkie jakby dziedziny są z naszego punktu widzenia ważne. Mamy przeznaczone 18 milionów złotych na rok 2018 na wsparcie tych wszystkich inicjatyw, ale podział tych środków chcemy również wypracować w rozmowie, w dialogu z naszymi społecznymi partnerami. Wierzę, że to forum przyczyni się do tego. Skąd ten pomysł, panie ministrze, by wrócić w pewnym sensie do szkolenia wojskowego dla studentów? To jest odpowiedź na, po pierwsze, oddolne potrzeby zgłaszane przez studentów. Od 9 lat nie ma młody człowiek, który wchodzi w pełnoletność, nie ma możliwości odbycia praktycznie szkolenia wojskowego. Jest oczywiście coś, co się nazywa służba przygotowawcza, czyli 4-miesięczne szkolenie, ale jest to de facto propozycja skierowana dla osób, które swoją przyszłą ścieżkę zawodową wiążą ze służbą zawodową w Wojsku Polskim. Natomiast dla studentów czy dla młodych ludzi, którzy wchodzą w pełnoletność i którzy chcą odbyć podstawowe przeszkolenie wojskowe, złożyć przysięgę i zostać rezerwistą, od 9 lat takiej oferty na wyższych uczelniach nie było. Więc z jednej strony to jest odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez środowiska studenckie, ale z drugiej strony to jest element bardzo istotnego projektu realizowanego w ramach Ministerstwa Obrony Narodowej, odbudowy rezerw osobowych polskich sił zbrojnych. Każda armia, żeby mogła być gotowa na działanie w czasie kryzysu, w czasie konfliktu, musi mieć rezerwy. Armia zawodowa musi na czas kryzysu być gotowa do rozbudowy swojego potencjału osobowego. Żeby tak się stało, muszą być rezerwiści. My mamy potrzeby na poziomie 30 tysięcy rezerwistów, szkolenia 30 tysięcy rezerwistów rocznie. Po 2009 roku, kiedy została zawieszona zasadnicza służba zawodowa, zasadnicza służba wojskowa, szkolenie rezerwistów spadło prawie 10-krotnie. W związku z tym mamy bardzo duży deficyt młodych rezerwistów, krótko mówiąc osób, które można w razie kryzysu zmobilizować i włączyć do rozbudowywanych jednostek. I w ramach odbudowy rezerw osobowych jednym z programów jest program ochotniczego szkolenia studentów. 60 uczelni zgłosiło się do tego programu, ponad 5 tysięcy studentów zgłosiło swój akces. Jestem przekonany, że tych studentów będzie jeszcze więcej, bo program trwa od 2 miesięcy. Ja chciałem jeszcze zapytać o umundurowanie, jeżeli chodzi o klasy wojskowe. Czy jakieś zasady nowe, coś się zmienia w tym temacie? Tak, my od tego roku wprowadziliśmy program pilotażowy wspierania szkół średnich, które prowadzą piony certyfikowanych wojskowych klas mundurowych. To są szkoły, które zgodziły się realizować zarówno program szkoleniowy, jak i wychowawczy ustalony przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ten program gwarantuje pewien poziom szkolenia i dla tych szkół, których jest 57 w pilotażu, mamy przewidziane szczególne możliwości wsparcia. Między innymi wspieramy nie tylko na szkolenie te placówki, ale również dofinansowujemy zakup umundurowania, zakup wyposażenia. W tym roku ustaliliśmy, że wszystkie szkoły, które będą w ramach tego projektu funkcjonowały, będą mundurowały swoich uczniów. Umundurowanie wzór 2010. Został wprowadzony nowy beret, nowe nakrycie głowy ujednolicone, granatowy beret, nowy orzeł, który na tym berecie będą nosić uczniowie. Docelowo chcemy, żeby ten program objął całą Polskę. Chcemy, żeby w każdym powiecie istniała jedna szkoła średnia prowadząca pion certyfikowanych wojskowych klas mundurowych.
jeśli mogę, o rekonstrukcję rządu. Panie ministrze, czy pan zostaje na swoim stanowisku? To jest decyzja zarówno ministra konstytucyjnego, jak i pani premier, jak i decyzja polityczna partii. Rekonstrukcja rządu dużo emocji budzi, ale naprawdę warto zaczekać chwilę. Tak naprawdę kolejne rozmowy na temat tego, jak ta rekonstrukcja będzie wyglądała, są nieco jałowe. W związku z tym zaczekajmy jeszcze trochę i wszyscy na pewno dowiemy się, jakie będą rozstrzygnięcia w tej sprawie. Serdecznie dziękuję.